też inni to stosują, a nie tylko on. Zajmiemy się dzisiaj głównie wysoką obroną, dlatego że można oczywiście, może są takie osoby, które są w stanie powiedzieć przez półtorej godziny na temat systemu gry wszystko, traktując wszystkie cztery fazy, czyli atakowanie, bronienie, przejście z ataku do obrony i z obrony do ataku w ciągu tak krótkiego czasu. Mi się wydaje, że lepiej skupić się na jednej fazie i to jeszcze w tak naprawdę subfazie, mówimy tylko o obronie wysokiej, i zatrzymać się i przeanalizować ją w dużych detalach, niż mówić o ogóle, bo na tym poziomie, na którym tutaj jesteście, a są tutaj trenerzy, sami każdy wie, jak wygląda konstelacja. Tak mówię, to nie jest już nic nowego, jeżeli chodzi o system 3-5-2. Bardziej chodzi, jak to nauczać i gdzie tkwią w tym problemy. A wierzcie mi, i mówię to z perspektywy teraz swojej, bo pracujemy w Polskim Związku Piłki Nożnej, trener Majewski narzucił, żeby wszystkie reprezentacje narodowe grały w systemie 1-3-5-2. Dlatego od ponad roku pracujemy już, właśnie jadąc do Was, byłem wczoraj w Gniewinie, gdzie Mariusz Rumak pracował z zawodnikami z reprezentacji U19 nad tym właśnie systemem. Wcześniej byłem z trenerem Stolarczykiem, który próbuje to nauczać w reprezentacji U21, w reprezentacji U15, gdzie Rafał Lasocki też to próbuje wprowadzić, więc mam pewne swoje przemyślenia, w zasadzie można powiedzieć doświadczenia, nie tyle moje, bo miałem ten komfort, żeby to obserwować, że wierzcie mi, nie jest to łatwy system do nauczenia zawodników. Dużo łatwiej nauczyć systemów symetrycznych, 4-4-2, 4-3-3. Ten system nie jest łatwy do nauki. Ma swoje zalety, ale ma też swoje pewne problemy, jak to nazywa trener Majewski, wyzwania, którym trzeba się podołać. I mówię to z własnego doświadczenia, że nie jest to łatwy system do nauczenia, ale jest systemem wdzięcznym i łatwo tutaj, czy przez cały czas, czy też fazami, czy stosując go tylko w atakowaniu, warto się z nim zapoznać. A czy będziecie chcieli go zastosować u siebie, czy też już stosujecie, to będzie czas na dyskusję, to będziemy mogli na ten temat porozmawiać. Ok, jeżeli chodzi o ustawienie Interu Mediolan, to zostawiam, bo nie będę mówił tu o nazwiskach, nazwiska nie są istotne, będziemy mówili o konstelacjach. To jest układ, który ma bardzo różne ustawienia, za chwilę sobie powiemy. Ważne jest, żeby mówić i żebyśmy używali tego samego nazewnictwa, tak jak w narodowym modelu gry, żeśmy to zunifikowali. Tak samo tutaj mówimy o numeracji i to był bardzo duży problem. Miałem przyjemność być współautorem tego bloku dotyczącego systemu 1-3-5-2. Zajmowałem się głównie grą w defensywie, bo to jest jak gdyby takie moje spektrum, w którym się koncentruję. Jeden z tych problemów było jak nazywanie pozycji. I to jest pierwszy z tych problemów, tych wyzwań, z którymi my jako trenerzy musimy się zderzyć. Mianowicie sama numeracja dla zawodników, ale też dla trenerów, którzy są przyzwyczajeni do układu na przykład 4-3-3, jest troszeczkę myląca. No bo u nas zawodnik ten, który funkcjonuje chociażby na tej pozycji środkowego pomocnika w systemie 4-3-3, to jest pozycja numer 6. Tutaj to jest pozycja numer 4, bo szóstka jest jak gdyby ofensywnym pomocnikiem, czyli dziesiątką w układzie 4-3-3. Tak samo jest z układem 2 i 3. To są boczni obrońcy. Tutaj to występują jako półprawy i półlewy środkowy obrońca. Także warto od razu na samym momencie, jak przechodzimy, czy chcemy przejść na ten układ, zaznaczyć, że nomenklatura, numeracja tych pozycji nie do końca odpowiada układowi, do którego są zawodnicy czy trenerzy przyzwyczajeni, chociażby w układzie 1-4-3-3. To jest pierwszy element. Drugi element, który jest wadą, czy też zaletą tego układu, to jest, że ten system promuje pewien typ zawodników, a niektórzy zawodnicy niestety w tym systemie znikają. Nie ma dla nich miejsca. Takim największym przykładem, pierwszym, z którym ja, przy profilując zawodników do swojej reprezentacji w tym nowym układzie, którzy są ofiarami tego rozwiązania, to są tacy typowi skrzydłowi. Jeszcze tym bardziej typowi skrzydłowi, jak na przykład Kamil Grosicki, który gra na pozycji 11 na odwróconej nodze, czyli z prawonożnym zawodnikiem, który gra na tej pozycji tutaj. Dla takich zawodników w tym systemie tak naprawdę bardzo trudno znaleźć miejsce, bo te sektory są atakowane przez albo napastnika, albo środkowego pomocnika, albo wahadłowego. Natomiast zawodnik klasyczna 11, która ma dużo zadań w ofensywie, a mniej w defensywie, no bo w defensywie ma wsparcie ze strony lewego obrońcy, tutaj takiego rozwiązania nie ma. I tak jak w systemach symetrycznych, czyli 4-4-2, czy 4-2-3-1, czy 4-3-3, obojętnie, tutaj mamy jasny podział, jest pomocnik, jest obrońca, to ten zawodnik musi być zawodnikiem 50-50, czyli musi mieć równie być chętny do atakowania, grać generalnie na własnej nodze, czyli być lewonożnym z tej strony, a na siódemce prawonożnym, no bo wiele akcji jest prowadzonych z tej strony, gra bardzo blisko linii i przyjęcie piłki, czy też podanie piłki wygodnie jest zdecydowanie dla tego zawodnika, żeby to robił swoją nogą. Chociaż są też przykłady, że
Są zawodnicy, którzy potrafią grać i na tej pozycji na odwróconych nogach, ale generalnie 95% zawodników, którzy funkcjonują w systemach trójkowych z wahadłowym, to są ci, którzy grają, jak to nazywamy, na własnych nogach. Jeżeli chodzi o środek pomocy, tu się niewiele zmienia, bo to są zawodnicy, którzy faktycznie w układzie, tak jak 4-3-3 jesteśmy przyzwyczajeni, są podobni. Środkowo obrońca też niewiele się zmienia, nawet wygodniej mu jest, bo ma mniej obowiązków, jeżeli chodzi o prowadzenie piłki. Duże zmiany dotyczą również pół lewego i pół prawego. Pół prawy u nas w naszym przypadku to jest według mnie takim modelowym przykładem jest Piotkowski z Rakowa Częstochowa, który właśnie u trenera Papszuna gra jako taki modelowy zawodnik półprawy, czyli zawodnik, który funkcjonuje w tak zwanej półstrefie bocznej, półbocznej, który dobrze wprowadza piłkę, który nie boi się zrobić na przykład obiegu albo pójść obiegiem wewnętrznym, czyli to wszystko, czego nie robi zawodnik środkowo-obrońca w czwórce, to ten w trójce jak najbardziej ma robić i tworzyć tą przewagę. I drugi element, który też według mnie jest istotny, patrząc z perspektywy tego, jak próbujemy to prowadzić w reprezentacjach narodowych, to jest współpraca tej dwójki napastników. I to jest według mnie największy problem, że ci zawodnicy, których mam do dyspozycji, oni ze względu na to, że grali większość swojego dotychczasowego młodego życia w układach z jednym napastnikiem, czyli grali dziewiątka i pod nim była dziesiątka, czy to był 4-2-3-1, czy to było 4-3-3, czy te dziesiątki były dwie, a on był jeden, są przyzwyczajeni do tego, że on jest tylko jeden. I często jak funkcjonują we dwóch, to jak się domyślacie, panowie, jaka występuje sytuacja? Grają obok siebie. Czyli była sytuacja taka, jaką mieliśmy w meczu, gdzie byłem z U21, gdzie Polska gra z Austrią, gdzie grał Bielik, razem grał z Benedyczakiem i wyobraźcie sobie, że oni przez 90 minut wymienili ze sobą tylko jedno podanie. Czyli tak naprawdę oni funkcjonowali obok siebie, a nie czerpali tego, co jest siłą tego układu, jak zobaczycie, to jest współpraca dziewiątki i dziesiątki razem, którzy funkcjonują jako tandem, nie jako zawodnicy, którzy są obok siebie. Także są pewne wyzwania, są pewne mocne strony, o których też sobie powiemy. To jest tak jak gdyby tytułem wstępu. Zanim przejdziemy do samego schematu 11-osobowego, powiem wam o tym, jak ja postrzegam taktykę. Postrzegam ją przede wszystkim przez skalę mikro. Mamy trzy układy: makro, mezo i mikro, w mojej ocenie, jeżeli chodzi o taktykę. Makro, no to jest układ 11-osobowy, mezo mniej lub bardziej to będą układy więcej grupowe i mikro to są te takie małe zasady dotyczące teoretycznie jednego zawodnika, ale tak najbardziej to, co się nazywa ładnie fundamentem gry, czyli tego, co jest tak zwane w centrum gry, czyli jednego, dwóch, ewentualnie maksymalnie trzech zawodników, którzy są. I w mojej ocenie, my jako trenerzy, a tak jak patrzę, też na siebie na tym często zapalam, my mówiąc o taktyce, często mówimy o elementach makro, czyli chcemy rozpatrywać wysoką obronę, średnią obronę, czy też niską obronę poprzez działania wszystkich zawodników, ale tak najczęściej ta obrona, zresztą zobaczyli dzisiaj nawet jak będziemy na praktyce, że wiele tych elementów, które ja wam będę pokazywał, będę też zatrzymywał, będzie się rozbijało o te elementy mikro. Nie będzie się rozbijało to, że cały zespół gdzieś źle przesunął, że ktoś się gdzieś ustawił. Będzie się rozbijał i na takich elementach jak to, że ktoś przegrał jeden na jeden, że ktoś pozwolił wejść zawodnikowi do środka, po to, że ktoś nie potrafi wyhamować przed przeciwnikiem, po to, że ktoś źle odczytał sytuację i nie przesunął gdzieś. Na elementach mikro, czyli na działaniach tak naprawdę pojedynczych, ewentualnie dwóch osób, na tym będziemy się rozbijać i to tak naprawdę rozbija działania zespołowe. Dlatego zanim przejdziemy do działań zespołowych, chciałem, żebyśmy się zatrzymali na chwilę na wybranych zasadach, które są w mojej ocenie uniwersalne. Większość tych, zobaczyłem, są uniwersalne. Dostosowane oczywiście do systemu 1-3-5-2, ale według mnie większość z nich one dotyczą wszystkich systemów, jakie są, bo dotyczą działań jako takich. Ich jest bodajże 8 czy 9 opisanych wideo, ale zobaczcie, pierwszy element to jest dobieg do przeciwnika na trzy fazy. Ja to nazywam. Bardzo często zawodnicy wybiegając, a te ścieżki dobiegnięcia do przeciwnika są często dość długie, mają około 10, czasami nawet 20 metrów. Nasi zawodnicy bardzo często instynktownie biegną po pierwsze na gaz i po drugie nie hamują przed przeciwnikiem. Czyli on krótko idzie na pełnym gazie, a z perspektywy atakującego nie ma lepszego obrońcy, który idzie do niego na pełnym gazie i nie hamuje. Nie ma na niego, nie ma lepszego. Takiego zawodnika można wyminąć albo grając z partnerem, albo nawet schodząc z tą piłką w lewą bądź w prawą stronę. Dlatego bardzo ważne jest to, co za chwilę zobaczycie tutaj, w tym układzie, żeby dobiegać na trzy fazy. Będziemy mieli tego zawodnika, zobaczcie. Pierwsza, dobiegnięcie, wyhamowanie, przyjęcie pozycji obronnej, atak na piłkę. I to jest kluczowe. W mojej ocenie to jest podstawa gry obronnej. Jeżeli ktoś nie potrafi tego elementu, nie ma pressingu.
to lepiej ustaw się z tyłu, czekaj, aż ci tą piłkę odda i zagraj sobie z kontry, albo nastaw się na atak pozycyjny. Jeżeli ktoś nie potrafi tego działania, nie potrafi dobiec, wyhamować, przyjąć pozycji obronnej, zamknąć pion i odebrać piłki, nie ma co mówić o pressingu. Jeżeli mamy zawodników, którzy tutaj w tym układzie dobiegają, pozwalają wejść przeciwnikowi do środka, pozwalają się ograć po trójkącie, to żaden pressing nam nie będzie wychodził. No wiadomo, że jesteśmy skazani do tego, żeby się wycofać. Będziemy to robić, ale będziemy na tym przegrywać. To jest jeden z pierwszych elementów, czyli dobieg do przeciwnika na trzy fazy. Chciałem, żebyście też zobaczyli, jak to wygląda w drugim układzie. Po przeniesieniu piłki, tak samo zobaczcie dobiegnięcie, przyjęcie pozycji, wyhamowanie przed przeciwnikiem w takiej odległości, która pozwala mu zareagować, gdyby atakujący z piłką chciał go wyminąć w lewo bądź w prawo. Także to jest według mnie zasada numer jeden, najważniejsza, ale też najtrudniejsza do nauczenia, bo większość zawodników po prostu w takich sytuacjach nabiega na pełnym gazie, pozwala się wyminąć i wtedy trudno już mówić o pressingu, bo ktoś następny musi wyskoczyć z zasad sekuracji, czyli mówiąc w przypadku wysokiego pressingu musi zostawić swojego przeciwnika, bo w wysokim pressingu generalnie idziemy jeden na jeden, łapiąc każdego zawodnika, który jest w swojej strefie. Tutaj musimy od niego to zostawić. Następnie bardzo trudny element, według mnie przyszłość gry w obronie. Zawodnicy tacy jak Piotr Zieliński przyjeżdżając na kadrę, Robert Lewandowski to robią. Natomiast zawodnicy W21, czyli kadra niżej, którzy są, nie mają o tym zielonego pojęcia. To jest wzrok przez ramię w defensywie. Czyli wybieganie do przeciwnika, jak mam załóżmy, że ten mikrofon będzie tutaj przeciwnikiem. Wybiegam do przeciwnika, ale nie wybiegam do niego w ten sposób, że obserwuję tylko jego i obserwuję tego piłkę. Wybiegając w ten sposób, jest to w stanie zrobić każdy. Nawet ktoś, kto ma poziom inteligencji nie wyższy niż temperatura pokojowa tutaj w tym naszym kinie. Nowoczesna gra w obronie polega na tym, że wybiegając muszę się starać też odciąć linię podania, czyli odciąć to, co się dzieje za plecami. Czyli wybiegając, obserwując, co się dzieje za moimi plecami. Gdzie jest przeciwnik? Jeżeli jest przeciwnik i może mnie wymienić łatwym podaniem, muszę wówczas skorygować ten nabieg i starać się odciąć linię podania. Czyli mówiąc krótko, z działania 1 na 1 zrobić działanie 1 na 2. Czyli jednym ruchem odciąć dwóch zawodników. Bo presując bramkarza bardzo często, zawodnik, drużyna atakująca ma przewagę, tak? Oni mają bramkarza, my tego bramkarza nie mamy, bo on został z tyłu. Czyli jest teoretycznie jeden człowiek więcej. I kluczem jest, żeby nabiegając starać się odciąć dwóch ludzi. Czyli podającego i najbliższego, który do niego jest. I tym samym kontrolą nabiegu, odcinając linię podania właśnie poprzez ten WPR, jesteśmy w stanie to zrobić. Zobaczcie, jak to wygląda w tej sytuacji. Na tego zawodnika zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery. I on odcina linię podania na tej wysokości. Tak? To było jego działanie. Zobaczcie, znowu wybiega. Raz, dwa. Kontroluje, co się dzieje po to, żeby odciąć ludzi. Ten prosty ruch, który jest arcyistotny zarówno w działaniach w ofensywie, czyli kontrola otoczenia, jak i w działaniach w defensywie. My żeśmy to nazwali WPR, Niemcy nazywają to Schulterblick, czyli kontrola, wzrok przez ramię, ale nie jako samo działanie, że ktoś macha głową, tylko kontrola tego, co się dzieje i korekta własnego ustawienia, w zależności od tego, jest bardzo ważnym elementem w działaniach w pressingu. U nas bardzo rzadko, jedyny tak, jak widziałem z materiałów, Piotr Zieliński, Robert Lewandowski, to są ci, którzy to robią, no bo są nauczeni tego elementu, większość zawodników nabiega po prostu po pierwszej linii i jest tak sytuacja klasyka, czyli wybiegam do tego zawodnika, nie wiem, co się dzieje, chłop może stać 2 metry obok mnie, idzie podanie, ja się oczywiście odwracam za piłką, ten robi ruch do przodu, rozklepują i jest po pressingu. 95% działań we wszystkich reprezentacjach U21, moje to jeszcze nie wiem, bo nie miałem chłopaków U19, U17, U15, w ten sposób przegrywamy wysoką bronę po takim prostym działaniu. Tutaj zobaczcie podobny element, czyli odcinanie linii podania, które jest jak gdyby konsekwencją tego, bo najpierw obserwuję, po to robię właśnie WPR, żeby odciąć linię podania. Zobaczcie, jak to wygląda. W tym wypadku wybiegam, następnie jest, zobaczcie, kontrola ustawienia po to, żeby odciąć linię podania między bramkarzem a środkowym obrońcą. Tak, za chwilę to będzie pokazane. Jeszcze raz, to jest ta sytuacja, gdzie właśnie z przewagi liczebnej chcemy, jeszcze raz to pokażę, mam nadzieję, że mi się uda zwrócić uwagę, zobaczcie na tą sytuację, na ustawienie tej Martineza, który poprzez swoją kontrolę ustawienia chce odciąć podanie zwrotne, zobaczcie. Ustawia się w ten sposób, żeby, widzicie, koryguje to, żeby nie było możliwości wyminięcia go podaniem za plecy, tak? Tak się ustawia, w tak sposób chce zamknąć linię
podania przez dziewiątkę. To samo druga sytuacja, zobaczcie, kontroluje i znowu ustawia się tak, żeby tej linii podania tutaj nie było, żeby była linia podania i też jest wzrok przez ramię. Nie wybiega w ten sposób po linii prostej, bo jak wybiegnie, zobaczcie, to go wyminie tutaj podanie. Koryguje poprzez, dzięki WPR-owi, koryguje tor na biegu, odcina jego linię podania i już piłka musi być zagrana do kogoś innego. Sam jeden wiąże dwóch zawodników, czyli znika przewaga liczebna. Jeżeli zwiąże bramkarza i zwiąże najbliższego obrońcę, to z tyłu możemy połapać jeden na jeden, bo wiadomo, że zostaje już równowaga liczebna. To jest kluczowa zasada, trudna do nauczenia. U nas, mówię na przykładzie zawodników naszych reprezentacji, mało chłopców zna ten element. Zobaczcie te zasady 1, 2, 3, tak jak mówiłem na przykładzie naszej reprezentacji, żebyście zobaczyli, bo mówiłem o jak którzy zawodnicy to robią, a szczególnie, bo dla mnie modelowym zachowaniem jest Piotrek Zieliński, który to robi fantastycznie. Zobaczcie, wyhamowanie, odcięcie linii podania i to jest, zobaczcie, odwrócenie głowy, raz, dwa. Wyhamowanie przed przeciwnikiem, ustawienie się. Teraz będzie druga sytuacja, to samo, tak jak robi też u siebie w Napoli. Zobaczcie, raz odwraca głowę, drugą odcina linię podania, zmusza do zagrania w drugą stronę. To jest element, na którym trzeba pracować, na którym warto pracować. To jest detal, tu zobaczcie go z 20. Za chwilę zobaczcie, w jaki on sposób się ustawia. Cały czas chce odcinać linię podania, tak żeby nie być wyminięty. Tak, żeby nie być. Kontrola wzrokiem, tak żeby cały czas zamykać jedną linię podania. Zobaczcie, raz, dwa, wyhamowanie, przyjęcie pozycji obronnej nie daje szans, żeby ktoś go wyminął z piłką. Zatrzymuje, czyli jest dobieg, wyhamowanie, przyjęcie pozycji obronnej, próba odbioru albo wymuszenia do grania. Tak samo jak zobaczę, to jest znowu tutaj piłka zagrana. Zobaczcie, odwrócenie głowy raz, żeby zobaczyć, czy ten zawodnik jest sam, czy nie. Jest sam, odcina linię podania. Jest z nim partner, zamykam środek, bo wiem, że tam będzie linia. Wyższa szkoła jazdy, niby proste działanie, ale bardzo trudne, jeżeli chodzi o nauczenie wieści. Następnie zamykanie podań do środka. Zawodnicy, ponieważ jest dwóch, to co zabija pressing, to są podania tak zwane przecinające. Takie Anglicy nazywają to split passy, czyli takie podania, które jak gdyby przecinają. I kluczem jest zamykanie podań do środka. Chcemy, żeby przeciwnik grał do tyłu, do boku, ale żeby nie grał przez środek, bo każde podanie przez środek powoduje, że wymijają jedną formację, ktoś musi wybiec. Zobaczcie tutaj tą kwestię na Lukaku. Widzicie, w pierwszej kolejności wycofuje się, pokażę to jeszcze raz, żeby to było wyraźnie widać. Zobaczcie, on nie idzie do zawodnika, bo nie chce być wyminięty przez tego zawodnika, tak? On najpierw w pierwszej kolejności zamknie podanie do środka, pozwoli na podanie wyżej i dopiero będzie chciał bronić do przodu. Kluczową zasadą w obronie współczesnej jest to, że chcemy bronić do przodu i chcemy mieć wszystkich zawodników możliwie pod piłką. Nie chcemy sytuacji takiej, gdzie przeciwnik jest między naszymi formacjami, gdzie gra między nami. Taka gra pozwala mu rozrzucić piłkę w dowolną stronę. Wycofanie się, ten przykład zobaczcie teraz na zachowanie Lukaku. On wycofuje się, nie chce tego podania, chce, żeby było. I teraz bronimy do przodu, zobaczcie. I teraz bronimy do przodu. Zamykamy linię podania, nie pozwalamy, żeby nas wymienili podaniem takim przecinającym, tak? Albo on będzie musiał to zamknąć, albo nabiegający. I teraz ten zawodnik obserwuje, czy jego nabiegiem udało mu się to odciąć. Jeżeli udało mu się to odciąć, to zostaje. A jeżeli nie udało się, bo była linia podania, to on wówczas zostawia tego zawodnika i natychmiast odpada niżej, żeby co? Żeby nie pozwolić na podanie między napastników, między formacje, że podanie do środka. Tu zobaczcie inny przykład tego samego działania. Zobaczcie, znowu jest sytuacja, gdzie można zagrać przez środek, wówczas się wycofują. To samo, jest możliwość zagrania, będzie wycofywał i będzie chciał, żeby piłka była zagrana do środka. Jeżeli tak się zdarzy, że ten zawodnik dostanie piłkę, znowu oni odpadają, albo wyskoczy jeden z najbliższych zawodników, w zależności od tego, jak są ustawieni.